Dostałam od Wiwy taką kulę z pytaniami, zagadkami. No więc losujmy, zobaczymy, co tutaj naszykowali. Co sądzisz o kopiowaniu w internecie twoich pomysłów, przepisów? Grubo. Cenię sobie to, bo lubię być inspiracją dla ludzi. Trening na siłowni czy seans w kinie? Ojej, no lubię obie rzeczy, ale no chyba jednak finalnie wybiorę seans w kinie. A na czym ostatnio byłeś? Na czym byłem? Byłem ostatnio na wspaniałym filmie, który nazywa się Bulion i inne namiętności. I zresztą deser, który dzisiaj przygotowuję na planie Masterchefa, czyli Baked Alaska, czyli płonące lody przykryte bezą. I właśnie ten deser pojawił się w tym filmie. To chętni na film idą do kina, a deser zobaczycie w TVN. Czy pracowałeś gdzieś przed startem twojej medialnej kariery? Tak, jako nastolatek pracowałem w cukierni, jako cukiernik, co było dla mnie też bardzo budującym doświadczeniem, które też nauczyło mnie, że gastronomia to nie jest koniecznie coś, co mnie jara, bo cechuje się taką dużą powtarzalnością. No i też pracowałem w jednym z magazynów kulinarnych, więc też kulinarnie w zasadzie nie robiłem nic innego, nie związanego z jedzeniem. Którego jurora w Masterchefie bałbyś się najbardziej? Odpowiedź jest prosta, bo absolutnie najbardziej bałbym się Przemka Klimy. Na planie Masterchefa nastolatki był jurorem gościnnym odcinka półfinałowego i był ostro. Do dzisiaj go poznaliśmy i okazało się, że swój chłop. No absolutnie, że jest, bo ja Przemka uwielbiam, ale ma takie cechy prawdziwego szefa kuchni. On cię nie patyczkuje, tylko jest naprawdę ostro. Jak ktoś ma być wprowadzony do porządku, to będzie. Czy kiedykolwiek liczyłeś kalorie? No niestety też miałem taką fazę jako nastolatek. Smutny okres. Życie jest od tego, żeby nie liczyć kalorii i jeść to, co sprawia nam najwięcej przyjemności. Oczywiście zdrowo, słuchając własnego ciała, ale po co się zamęczać z liczeniem wszystkiego, co jemy? Nie. Jakie trzy osoby z mediów zaprosiłbyś do wspólnego stołu? Tych osób zaprosiłbym wiele i mam w głowie taką bardzo eklektyczną listę gości, bo za każdym razem, jak widzę Dorotę Wellman, to mam ochotę ją uściskać i coś dla niej ugotować. Wiem, że też Dorota gotuje z moich przepisów, więc na pewno doceniłaby to, co bym dla niej przygotował. Na pewno bym zaprosił Julkę Wieniawę, z którą się koleguję i też, którą już gotowałem kilkukrotnie i zaprosiłbym może Ralfa Kamińskiego, żeby coś zaśpiewał. Idealne trio. Jaka jest cena popularności? Na pewno jest więcej plusów niż minusów, ale do największego minusa należy pewnego rodzaju utrata prywatności, bo nigdy nie jesteś anonimowy. Zawsze ktoś jest wokół ciebie, kto cię zna. Bywasz czasem zaczepiany w takich momentach, w których nie chciałbyś koniecznie być zaczepiany? No zdarza mi się być zaczepianym choćby na siłowni, jak robię jakieś brzuszki, jestem cały czerwony i spocony, jestem proszony o zdjęcie, jestem taki, o, może nie teraz, ale oczywiście wszyscy to od razu rozumieją i nigdy nie było jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, bo ja też bardzo lubię spotykać moich czytelników na ulicy i tak dalej, bo zawsze to jest jakaś wymiana dobrej energii, tylko czasami są po prostu sytuacje takie, których nie chciałbym oczywiście. Jak idzie remont mieszkania? Prawie skończony. Myślę, że wprowadzę się we wrześniu, więc jak ostatni raz tam byłem i to mieszkanie faktycznie wyglądało jak mieszkanie, to aż tak podskakiwałem z radości, biegając sobie po wszystkich pokojach. Cieszę się, że zaraz będę tam mieszkać, to jest moje, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ludzie mówią, że remont to taka droga przez mękę. Co? Też mi tak mówili, ale w moim przypadku nie było tak źle. Znalazłem fajną ekipę, znalazłem fajnego projektanta wnętrz, który też sprawował pieczę nad całym projektem, doradzał w wielu aspektach, więc u mnie przeszło jak maśle. Wyobrażasz sobie, że idziesz na casting do Masterchefa? Jakie danie byś przygotował? O, oh, wow. Jak byłem nastolatkiem i oglądałem pierwsze sezony Masterchefa, to wtedy zadawałem sobie to pytanie, ale sama myślę, że miałbym stanąć przed kamerą i mnie stresowała, więc nie doszedłem do tego elementu zastanawiania się, jakie danie byłoby faktycznie przygotowane. A teraz co bym przygotował? Może przygotowałbym
boczniaki ze szparagami w sosie cytrusowym. To jest jeden z moich ulubionych wiosenno-letnich przepisów. Jest naprawdę wyjątkowy, bo te boczniaki absorbują ten naprawdę lekki, cytrusowy sos. I wszyscy, którzy je próbują, naprawdę są oniemiali. To jest taka w sumie nirwana smaku. Jest pewne, że po prostu każdego też szefa kuchni by to zwaliło na kolana. Czy rozkoszny jest zakochany? Rozkoszny jest zakochany w maśle. I ostatnie. Czy są rzeczy, których nie umiesz ugotować albo wychodzą ci słabiej? Nie jestem fanem ani jedzenia, ani przygotowywania tortów. Co jest dość śmieszne, bo pierwszym przepisem, którym się podzieliłem ze światem, jak zakładałem blog, to był przepis na tort. Dałem radę. Bardzo.